W dzisiejszym odcinku ozłocimy się kulinarnie i dekoracyjnie. Zabieram Was ze sobą do Mediolanu, bo zrobimy risotto alla milanese, sięgając po najdroższą przyprawę świata. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Risotto alla milanese, risotto milanese było dość dużym zaskoczeniem dla mnie kulinarnym, nie dlatego, że nie znałam wcześniej tej potrawy, a smakowo. Nie spodziewałam się, że tak niepozornie wyglądający ryż okaże się tak smacznym daniem i okaże się daniem wystarczającym. W Mediolanie bardzo często je się to danie jako po prostu pojedyncze danie, na przykład, nie wiem, w postaci obiadu. I jak zrobicie sobie taki ryż, zrozumiecie dlaczego, jak pełnia smaków uwalnia się właśnie w tej potrawie. Przepraszam za chrypę moją, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Mamy w tym roku wiosnę, jaką mamy i ja się po prostu przeziębiłam, ale to dlatego między innymi sięgnęłam po tą słoneczną potrawę, żeby trochę przywołać tego słońca też do nas. Jak widzicie, mamy dziś żółty kolor, to jest w ogóle kolor wiodący tego odcinka. Risotto alla milanese wyróżnia się tym, że to jest po prostu złota potrawa, królewska, ja się śmieję, ozłocona i mam nadzieję, że wprowadzona też na Wasze stoły troszeczkę rozjaśni nam te wiosenne, takie deszczowe dni tegoroczne. Jest pyszna i nie ukrywam, że będę bardzo mocno Was zachęcała, żebyście wspólnie ze mną zrobili sobie tą potrawę, bo wbrew pozorom robi się ją łatwo, tylko trzeba być troszeczkę cierpliwym, ale ja się śmieję, że to jest bardzo dobra potrawa na takie, wiecie, stanie wspólnie z lampeczką wina, z pogadaniem, jeśli nie z lampeczką z wina, no to z herbatką, z kawką, takie wspólne, fajne spędzenie czasu i właśnie dolewanie, troszkę cierpliwości będzie nam tutaj potrzeba, ale to za chwileczkę. Na risotto zaprosi nas Leo. Hi, I'm Leo from 421. We prepared a really good risotto alla milanese for Joanna. I know she's gonna do well in Green Canal, so buon appetito! Smaczne będzie na pewno. Risotto jest samo w sobie pyszną potrawą. To, które jedliśmy w Mediolanie, które widzieliście, uważam, że było jednym z lepszych, które próbowaliśmy w trakcie tego wyjazdu, a po to specjalnie pojechaliśmy, żeby popróbować w różnych restauracjach, popytać też o sposoby przygotowywania tego risotto. Restauracja, którą Wam podlinkuję, w mojej ocenie zaserwowała Wam nam najlepsze risotto. Wam, nam, wspólnie. Zrobimy je zresztą teraz razem, bo oczywiście, że dowiedziałam się krok po kroku, jak je robiono w tamtym miejscu. Risotto generalnie to jest taka potrawa, która, tak jak już mówiłam, wymaga cierpliwości raz, ale również do niej wykorzystamy sobie najdroższą przyprawę świata. I taka jest rzeczywiście prawda, bo szafran jest najdroższą przyprawą świata. Nie trudno zrozumieć dlaczego i to jest dla Was zadanie. Bardzo Was proszę, żebyście w komentarzach napisali, czy wiecie, dlaczego tak jest. No, że szafran kosztuje tyle, ile kosztuje. Ja dziś będę Was bardzo mocno namawiała, żeby nie zamieniać go w tym daniu. Część ludzi zamienia po prostu szafran na kurkumę, żeby uzyskać ten piękny, złocisty kolor, ale ja uważam, że to nie jest to i to nie jest ten smak i nie robimy tej potrawy często. Warto sięgnąć naprawdę po ten szafran i nie robić tych zamienników. Złoty kolor, dziś widzicie, ja mam w postaci cytryn, tutaj będziemy mieli też risotto, ale on tak naprawdę, ten żółty kolor, może nam się też z powodzeniem pojawić na stole. I nie byłabym sobą, gdybym nie pokazała Wam kilku różnych inspiracji, kilku elementów, za pomocą których możecie takie fajne aranżacje porobić. Mi się ono bardzo kojarzy z latem, właśnie z Włochami, z taką radością i ze słońcem. Złoto i kolor żółty, ja uważam, że jest świetnym kolorem do kontrastowania i wyciągania jedzenia na pierwszy plan, do takiego zwracania uwagi właśnie na jedzenie. Nie tylko w postaci potraw, ale właśnie też dekoracji, owoców ułożonych obok. Myślę zresztą, że po tym, co zobaczyliście, przyznacie mi rację. Lubię wprowadzać ten kolor, zwłaszcza latem w takich aranżacjach różnych, wakacyjnych, w letnim biesiadowaniu. Mam nadzieję, że po tym filmie też się przyjrzycie żółtemu, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie zrobiliście. Tak jak widać, ja z Mediolanu czy z Turynu, już nie pamiętam, przywiozłam sobie taką pamiątkę. Lnianą ściereczkę właśnie z cytrynami, które mi się z Włochami, zresztą chyba nie tylko mi, bardzo, bardzo kojarzą. Ale dziś my mamy owo złoto w postaci szafranu i zaczynamy już bez zbędnego dalszego mówienia. Zaczynamy robić nasze risotto milanese, które zrobimy z
jednej z trzech odmian ryżu, czyli z arborio, z carnaroli albo z wialone nano. Ja najczęściej wybieram albo arborio, albo carnaroli. Raz, że są najłatwiej dostępne, takie mam wrażenie, a dwa, że najbardziej mi smakuje właśnie, zwłaszcza carnaroli jest takim ryżem, który uważam, że w tej potrawie świetnie zagra pierwsze skrzypce. Mamy już ryż, więc siekamy naszą cebulę na drobno, czyli szalotkę albo białą cebulę. Najlepiej smakuje. A na dużej patelni albo w garnku żeliwnym szklimy ją sobie albo na oliwie, albo na maśle. I ja, tak jak widzicie, wybieram masło, pod koniec jeszcze rozpuszczenia dodaję trochę oliwy i dodajemy sobie do tego ryż. Mieszamy go i czekamy, aż stanie się przeźroczysty. Będziecie też czuć wtedy taki ładny, specyficzny zapach. Zajmie to około 1 do 2 minut. Jak ryż jest zeszklony, taki przeźroczysty, wtedy dodajemy pierwszą partię wywaru i tu trzeba się na momencik zatrzymać. Są dwie szkoły, jeśli chodzi o risotto alla milanese. Jedna mówi o tym, żeby szafran dodawać po prostu do przygotowanej ciepłej wody, aż on się rozpuści, nada ten specyficzny żółty kolor. Druga mówi o tym, żeby wywar, którym podlewamy nasz ryż, był wywarem takim typowo na kościach, ze szpikiem i to jest mi bliższy, nie ukrywam, przepis. Wydaje mi się, że risotto jest wtedy dużo bardziej aromatyczne, smaczne, więc u mnie jest to zawsze wywar. Jedna ważna uwaga, słuchajcie, to musi być wywar, który cały czas będzie ciepły. Przez cały czas tego procesu wywar musi być wręcz gorący, tak żeby nie przerwać nam później na tej patelni procesu gotowania ryżu, jakby nie zamknąć tego procesu. Wracamy do pierwszego dodania wywaru, dodajemy go sobie i oczywiście czekamy, aż będzie nam się powoli redukował. Ryż będzie go wchłaniał. W momencie, kiedy zobaczymy, że nasz ryż wchłonął cały wywar, dodajemy kolejną partię, znowu pilnując, żeby cały czas był to gorący wywar. W tym momencie ja też przy tym drugim dodaniu lubię dodawać lampkę białego wina, wytrawnego. Alkohol nam odparuje, a wino podkręci fajnie nam smak. I znowu mieszamy powolutku, czekamy, aż ryż wchłonie całą zawartość. Tą całą sekwencję, czyli dodawania wywaru, delikatnego, powolnego mieszania, cierpliwego patrzenia, aż ryż sobie wchłaniał w wywar, mogłabym powtarzać tu Wam przez jeszcze kilka razy, bo właśnie tak się będzie działo. Będziecie wlewali wywar, patrzyli sobie, mieszali, w międzyczasie rozmawiając z rodziną bądź z przyjaciółmi i patrzyli właśnie na to, co się z naszym ryżem dzieje. Na końcowym etapie już będziecie widzieli, że ten ryż po prostu wchłonął cały ten wywar. Zresztą warto próbować sobie właśnie, czy już jest odpowiednio miękki. Ja nie lubię, nie ukrywam, rozgotowanej wersji risotto milanese. Lubię, kiedy ten ryż jest taki, no może nie al dente, ale wiecie, taki w punkt. Na samym końcu, jak już dojdziemy wspólnie do tego etapu, właśnie, że już mamy ryż w punkt, wyłączamy sobie ogień i dodajemy pokrojone w kosteczkę masło, u mnie to jest zazwyczaj pół kostki, oraz dodajemy ser. W oryginalnym przepisie znajdziecie parmezan, ewentualnie grana padano. Ja jeszcze lubię dodawać łagodne sery, takie jak szafir. Też mi bardzo fajnie grają z tym daniem. Przekonana jestem, że jeżeli nie znaliście jeszcze do tej pory takiej wersji ryżu i zrobicie sobie ją ze mną, że jeżeli dacie się zaprosić do tego Mediolanu i wspólnie pogotować z nami, to będziecie zachwyceni. Ja często tu na kanale mówię, że jak raz zrobicie jakąś konkretną potrawę, to będziecie ją robić dalej i to jest kolejny przepis, który wpada nam do tej listy. Bo risotto milanese jest taką potrawą, za którą się tęskni. Czyli jak raz sobie ją zjemy, nie wiem, właśnie na przykład do jakiegoś obiadu w Mediolanie, często jest to po prostu pojedyncza potrawa, serwowana jako pojedyncze danie, zresztą to widać nawet w menu restauracyjnym. Jak zrobimy sobie raz taki obiad, to bardzo szybko za nim zatęsknimy. U nas to risotto pojawia się systematycznie, bardzo je lubimy. Jest to fajne danie, być może nie jakieś dietetyczne, no bo mamy węglowodany, mamy jednak masło, no ale słuchajcie, smak, który oferuje sobą ta potrawa, jest warty grzechu i na pewno warto raz na jakiś czas zaserwować je na naszych stołach. Nie wiem, czy lubicie Mediolan. Ja nie ukrywam, że bardzo się zdziwiłam, kiedy pierwszy raz usłyszałam taką opinię, że Mediolan to jest najmniej włoskie z włoskich miast. Nie zgadzam się w ogóle z nią,
bo uważam, że jest bardzo włoski w charakterze, w energii, która tam się dzieje. Być może inny, aniżeli Toskania tak popularna u Polaków, zresztą myślę, że nie tylko u Polaków, niż na przykład południe Włoch, ale sam w sobie Mediolan i w ogóle Lombardia czy Piemont, to są przepiękne regiony, tak jak powiedziałam, z bardzo pozytywną energią i z różnymi zaskoczeniami. Na przykład dla mnie fajnym zaskoczeniem był fakt, że uprawia się tam właśnie ryż. Jak jechaliśmy pociągiem z Mediolanu do Turynu, to po prawej i po lewej były przepiękne, ogromne, lejące się daleko plantacje ryżu. Właśnie z tego ryżu zresztą później robione są tego typu potrawy. Myślę, że to jest miasto pełne niespodzianek. Miasto nie do końca chyba odkryte przez nas. Miasto mody oczywiście i designu, czyli kojarzące się tak wielkoświatowo. Zresztą też myślę, że to jest miejsce bardzo kosmopolityczne. Warto popatrzeć na nie może z tej drugiej strony właśnie i poszukać takich pozytywów i też przepięknej architektury, tego designu, o którym mówiłam, słynne targi właśnie designu, które tam się dzieją. O architekturze już nawet nie będę Wam mówiła, zresztą myślę, że może nagramy sobie oddzielny odcinek o samym Mediolanie i wtedy się skupię i na historii, i na tych przepięknych ornamentach, które tam się dzieją. Dziś, słuchajcie, wracamy do jedzenia, wracamy do naszego risotto. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek i takie złote podróże troszeczkę i od aranżacji stołowych do talerza i do tej potrawy zachęcą Was do tego, żeby spróbować. Tak jak mówiłam, nie robi się ją, to nie jest trudna potrawa, naprawdę każdy spokojnie może zrobić ją, można właśnie traktować tą potrawę jako taki dobry pretekst do spotkania towarzyskiego, zrobić ją wspólnie, można sobie przy tym mieszaniu stać, pogaduchy urządzać, śmiechy różne. Dla mnie to jest taka potrawa, która bardzo jednoczy i właśnie, która pozwala na owo spędzenie wspólne czasu. Trochę nam tego brakuje, mam wrażenie, ostatnio. Pomijając, że ma przepiękny kolor i naprawdę obłędnie smakuje. Myślę, że jeżeli nie jedliście, a spróbujecie, to przyznacie mi rację. Na dziś będę się już żegnała. Bardzo Wam dziękuję za ten nasz wspólny czas. Królewski, złoty, żółciutki. Seria Przy Stole na stałe wchodzi tutaj do nas na kanał. Wspólnie sobie popodróżujemy, przywieziemy piękne inspiracje, jeśli chodzi o dekoracje, aranżacje, no ale przede wszystkim cudowne, pyszne potrawy. Także możecie jej się na pewno spodziewać. Do zobaczenia, do usłyszenia. Poproszę na koniec o kciuki w górę. Poproszę Was o komentarz, choćby to było same serduszko albo uśmieszek, no bo wiadomo, karmimy algorytmy YouTube'owe. Do zobaczenia!